Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek Słuchowiska Pogadajmy o Życiu i dzisiaj w moim magicznym domku goszczę Mary z Polski. Hello, bardzo miło tutaj. Mi też jest bardzo miło, szczególnie, że dzisiaj będziemy rozmawiać o twojej książce, ale nie tylko o niej, tylko w ogóle o tym, jak się żyje kobiecie, młodej kobiecie. Tak, o życiu, dokładnie, tym bardziej. Będzie to prawdziwe Pogadajmy o Życiu. Oczywiście spotykamy się przy okazji premiery, czy no już nie premiery, ale książki Marysi. Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj. Mary z Polski. Przepiękna książka, która nie tylko jest bardzo fajną lekturą, bardzo, wiem, że bardzo fajną, to jest bardzo złe określenie. Wiem, że poloniści by mnie pewnie zajechali, ale jest to mnie naprawdę... za tą książkę też by zajechali, więc możemy używać takich słów. Jest po prostu przecudownie napisana i jest świetnie wydana i wydaje mi się, że zresztą co czytałam sobie, bo specjalnie sprawdziłam na lubimyczytać.pl, jakie są opinie i one są bardzo dobre, bardzo dobre, więc tego ci od razu gratuluję. Bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś wydaje książkę, szczególnie debiutując, to myślę, że to jest miejsce, którego się może autentycznie bardzo bać. To prawda i znałam oczywiście to miejsce i wiem, że jest opinio też twórcze. Tak. Jest to bardzo ciekawe, że gdzieś w świecie muzycznym wydaje mi się, że nie mamy tego typu portali, które zostawiają miejsce na recenzje, że każdy tak naprawdę może tam napisać, kto się zaloguje. To jest ciekawe, bo to jest taki portal, który trochę jest takim, no dla mnie też wyznacznikiem, jak czasem szukam sobie opinii na temat danej książki, więc dziękuję, mam nadzieję, że tam te opinie będą właśnie jakieś takie przychylniejsze, bo no jest to miłe, czytałam chyba jakiś czas temu i nie wiem jak jest teraz, ale bardzo dziękuję. No jest prawie 8 na 10, więc uważam, że to jest bardzo dobra ocena. A przede wszystkim zauważyłam tam bardzo przewijającą się często taką wypowiedź i opinię, że każdy, kto przeczyta tę książkę, ma wrażenie, że dorwał twój pamiętnik. I to jest coś niezwykłego, bo to nie tylko są twoje przeżycia i takie naprawdę czasami strumienie świadomości, mam wrażenie, ale właśnie formuła tej książki, to jest taki trochę bullet journal, taki trochę tutaj pamiętniczek, notesik, są nawet przecież pisane ręcznym pismem, to są też twoi znajomi to pisali, prawda? Nie tylko ty tak, sama. Bo zresztą to jest bardzo urocze, że sam tekst jest o pisaniu liścików sobie na walentynki. I tak pomyślałam, że to będzie urocze, jeżeli właśnie moi przyjaciele napiszą akapity i ich pismo się znajdzie. Wszyscy się stresowali, czy będą rozczytywalni. Wszyscy są rozczytywalni. Ale wydaje mi się, że to jest właśnie takie słodkie, że widać tą miłość taką w tym Zacznę od mojego ulubionego rozdziału. Który to będzie. Zaraz ci powiem. Są dwa, które chciałabym sobie zostawić na deser i to są takie, myślę, że mocne i takie cięższe, ale mój ukochany rozdział to jest chyba Francja Elegancja albo Elegancja Francja. Tak. Twoje wakacje we Francji z rodzicami przez pryzmat picia Coca-Coli waniliowej. Byłam tam z tobą na tych wakacjach, mimo że nigdy nie byłam we Francji. I powiedz mi, jak to jest mieć w sobie takie wspomnienia, które są tak żywe, jak one się dzisiaj mają do twojej rzeczywistości? Bo wiem, że też byłaś na wakacjach we Francji chyba w zeszłym roku, tak? I czy to jest tak, że to są takie rzeczy, które odżywają za każdym razem, kiedy jedziesz do Francji? Ja mam tak, że to miejsce, które odwiedzamy i odwiedzaliśmy z rodzicami, jak byłam mała, ale teraz też odwiedzamy, jest zawsze to samo i to są okolice Lazurowego Wybrzeża i ogólnie też Katalonii, gdzie w zasadzie plaża Saint-Marie, która zawsze mi się kojarzyła też trochę ze mną, bo mama mówiła, że jedziemy na plażę Marysi, czyli w Saint-Marie, była czymś takim bardzo moim, dlatego jak tam wracam cyklicznie, to te wspomnienia z dzieciństwa się tak odtwarzają niesamowicie, jakby wejść do jakiegoś muzeum w głowie. I pamiętam taką sytuację, że kiedyś był taki moment, że przez 5 lat nie byliśmy tam, w tamtym miejscu. I śniło mi się ono po nocach. Te latarnie morskie konkretne tam w Kojur, te właśnie te klify zbudowane z głazów na plaży Saint-Marie. I to takie jest strasznie widać we mnie mocno zakorzenione, że ja tamten rejon kocham i on mi się kojarzy z taką błogością, z dzieciństwem, z tym właśnie, że oni niczym się nie myślało, tylko rodzice oferowali moc atrakcji, tutaj wyjazd na plażę, potem zakupy, gotowanie obiadu, same pyszności, jakby zero po prostu w tamtym momencie rozterek. I po tych 5 latach, jak
udało się z powrotem tam przyjechać, to te wspomnienia wróciły z taką uderzającą siłą, że aż się popłakałam tam w tej Francji, bo no, tak jakbym wróciła właśnie do tej Marysi, która miała lat 10 i sobie tam skakała z tych różnych głazów w stringach i szalała z różnymi rozgwiazdami, bo uwielbiałam jakby te zabawy wodne. I to jest też w tym tekście dlatego tak szczegółowe, no bo ja po prostu w jakiś sposób mam to jak taka pieczątka w głowie, zapachy, te widoki utrwalone. Ale myślę, że tutaj bardzo też wpłynęło na to, że też wracałam tam cyklicznie. Więc miejsce pamiętałam i pamiętam, umiem je odtworzyć, bo podejrzewam, że gdyby to było miejsce, w którym byłam raz w życiu te 10 lat temu albo 15, no to pewnie nie byłoby tak to jak tutaj wyjęte żywcem z mózgu. No i miło, że ten tekst ci się podoba, bo w ogóle niedługo tam jadę z powrotem i też się wzruszam, bo znowu tam nie byłam dosyć dawno i to znowu będą wielkie emocje. Ja właśnie trochę wychodzę z tego, jakby z tej Francji i z tego rozdziału, dlatego że bardzo dużo tutaj, ta książka się składa z bardzo wielu wspomnień i niektóre z nich niestety są, no mówię tutaj o 2014 roku, kiedy odeszła twoja mama i czy pisanie książki i wspominanie pewnych rzeczy na jej temat, bo rozdział o matce bardzo mnie wzruszył, czy o mamie i rozdział też o tacie, bo dobra, ale najpierw o mamie właśnie, czy też ten powrót do tych wszystkich takich wspomnień, kiedy jesteś tą małą Marysią, kiedy żyjesz sobie beztrosko, kiedy bierzesz gitarę i robisz te koncerty, czy to były, czy te podróże właśnie do wspomnień były dla ciebie raczej miłe, czy to było jednak tak, że tam jest ten piasek w oku? Ja mam coś takiego, że jak mam bardzo zły nastrój i właśnie brak okrutny doskwiera mi w postaci tęsknoty do mamy i do tych czasów, to wracanie do nich mnie leczy. Nie czuję takiego rozdrapywania tych wspomnień, tylko właśnie coś takiego, że jak się czasem nie może zasnąć i ja taki system stosuję, to myślę właśnie o tych najmilszych wspomnieniach, jakie mam w głowie i one mi pozwalają jakoś uwolnić od chociażby stresu, że trzeba wstać o 6 rano albo od większych stresów, więc ja nie mam czegoś takiego, że wspominki wywołują we mnie tą złą nostalgię, taką, która mnie gdzieś pcha na dół, tylko wręcz tak się pławię w tym, że miałam dane to przeżyć i oczywiście brak tego i jak sobie uświadomię to jest to turbo smutne, że to raczej już nie wróci w takiej formie, no już też nigdy nie będę małą dziewczynką, której rodzice wszystko za nią zrobią i pomogą i poklepią po plecach, więc to chyba każdy z nas tak ma, że już ta brama się zamknęła tego dzieciństwa, jak to śpiewał Czechowski. Rachunki, obowiązki, waty. Ale uwielbiam wracać właśnie myślami, jak to było, kiedy po prostu można było zamiast pójść do szkoły, to mama zabierała na przykład na wagary, na lody do McDonalda karmelowe z podwójnym karmelem i potem jeszcze mówiła, dawaj, jedziemy do Galerii Mokotów i ci kupię jakieś buty. I to były takie dni wyjątkowe. Dlatego o tym piszę, bo tak dobrze to wspominam, że lubię wracać do tych momentów i tęsknię za nimi, ale w taki miły sposób. No tak, bo wydaje mi się, że okej, to są twoje wspomnienia i to tylko ty miałaś mamę, która brała cię na te lody i na zakupy i tylko twoja mama była twoją mamą, ale wydaje mi się, że znaczy, nie chcę takich teorii wysnuwać, ale wydaje mi się, że my bardzo mało uwagi poświęcamy właśnie tym miłym chwilom z dzieciństwa, ponieważ jesteśmy takim pokoleniem, wydaje mi się, że my wciąż jesteśmy z tego samego, ja jestem starsza kilka lat od ciebie, ale wydaje mi się, że to jest wciąż to samo pokolenie. Z takiego pokolenia właśnie, że mamy dużo zmian, że my się mierzymy z tym takim syfem geopolitycznym, właśnie z globalnym Enzik oczywiście, z globalnym ociepleniem i tak dalej. I właśnie to też piszesz w książce, tylko w innym rozdziale, że trochę wstyd się cieszyć tym, że mogę sobie założyć okulary, pójść do ogrodu i się napić soku, nie? I się poopalać, skoro świat płonie. I wydaje mi się, że to, co też twoja książka pokazuje, to, że warto jest właśnie wrócić do tych swoich fajnych momentów i je docenić. I to, co mi się też bardzo podoba, i tutaj właśnie chciałabym pogadać trochę o twoim tacie, że jesteś taką córką swoich rodziców. Córką może nie córką tatusia tylko. Właśnie, tylko i mamy, i tatusia. Także tak. Rozpieszczony na dwa baty, jak to mawiają człowiek ze mnie.
Tak, tata był zawsze gdzieś, kiedy z mamą miałyśmy taką bardzo bliską relację, no to oczywiście, że tata był tym bardziej z boku, który się nam przyglądał. My z mamą razem i kąpiele, jak byłam mała, i wtedy zwierzenia w tej wannie, i wspólne wieczorki poetyckie i tak dalej. Tata był z boku, ale był. No ale teraz mamy taką relację właśnie z tatą, że wiemy, że jesteśmy no, dla siebie, mamy tylko siebie, tak patrząc rodzinnie, i no po prostu na każdym koncercie tata musi być, ale też chce być, więc to jest dla mnie bardzo miłe, że... Właśnie to... on jest taki chcący i obecny, prawda? Tak, to że jest... to nie jest tata, przyjdź, on, no dobra, wolałbym obejrzeć serial, ale niech ci będzie, tylko on chce. I też mu się to nie nudzi, bo przecież już widział tych koncertów milion, a jednak ja widzę, że on zawsze przyjdzie, nagra mi ten filmik telefonem, przyjdzie na backstage pogratulować i po prostu się cieszy, ale myślę, że dla niego to też jest po prostu takie wspomnienie jego czasów, jak był muzykiem. I widzę, że mu też tego gdzieś brakuje, właśnie te wspomnienia pewnie jego mu wracają. Życie. Tak, muzyczne, kiedy no jeździł dużo, grał, tak naprawdę był, no, jego życie to była muzyka w latach 80., 90., więc no, pewnie się też za tym trochę rozczula, jak patrzy na mnie. No tak mi też mówi, że dzięki tobie moje muzyczne życie jakby gdzieś też płynie dalej, nie skończyło się. Kurczę, ty jesteś taką dziedziczką tego, tej jego spuścizny po prostu. No on tak mówi, że no Mary, tak w żartach, no to, że ty tam o mnie gadasz w tych wywiadach, no to powoduje, że ludzie wiedzą, że ja jeszcze w ogóle żyję, bo nie wiem, czy kojarzycie, są takie fora różne, no tak jak i czytelnicze, tak są fora muzyczne. Jest takie znane forum basowe, bo tata był basistą, no i tam wielokrotnie ludzie się wymieniają inspiracjami i pada dużo takich propsów właśnie do basu Kaczki Dziwaczki Akademii Pana Kleksa i ludzie często szukają, kto to nagrał, bo też czasy te 80., 90. niestety były takie, że muzyków się zbytnio tam nie wypisywało, raczej kompozytorów. I bardzo często na tym forum było, że to taki chyba basista Arkadiuszek, ale on chyba już nie żyje i tak dalej, że ludzie po prostu myśleli, że to są już czasy zaprzeszłe, a przez to, że tata się śmieje, że ja gadam jednak o nim, wrzucam go też w internet. Arkadiusz Żak żyje, słuchajcie. Arkadiusz Żak żyje i ma się dobrze. I nadal świetnie gra na basie. I chodzi na wszystkie koncerty Mary. Tak, i bardzo chętnie też by ze mną pograł i jakby robimy takie rzeczy, że gramy czasem razem. No to jest super, że taki jest wspierający, a nie na przykład mówi, weź się za porządną robotę, Mary. Ale właśnie zanim ja się w ogóle zorientowałam, kim jest twój tata, to czytając książkę, był taki moment, kiedy właśnie chyba w tym rozdziale o Francji, że tata zawsze ci mówił, już super. A właśnie tego się bardziej można było spodziewać po muzyku, że będzie ci dawał takie dużo merytorycznych uwag, że może tutaj coś tam. A tata był zawsze na super. Tak, i to też jest właśnie w tej książce tak ironicznie, nawet w podziękowaniach podkreślam to, że tata zawsze jest super i ekstra, no bo to też jest jego taka właśnie mała wylewność, którą on ma. Zawsze tak było, że to mama słuchała wszystkich piosenek, od deski do deski, dawała uwagi, zwracała uwagę na teksty, na melodię, chociaż na muzyce się nie znała, sama to mówiła, że słonie nadepnął na ucho. Tata zaś był z boku, ćwiczył ze mną na skrzypcach, ćwiczył na gitarze, pomagał ze wzmacniaczami gitarowymi, ustawiał brzmienia, ale nigdy nie pouczał, ani nie mówił jakichś swoich takich właśnie rzeczy, co mam zrobić, żeby było lepiej. Zawsze mówił, rób po swojemu i się rozwijaj, ćwicz dużo i jakby idź swoją drogą i wtedy osiągniesz to, co będziesz chciała, więc stąd to takie zawsze super. I trzy kciuki wysłane. A to jest bardzo, bardzo mądre. No właśnie, to skoro cię łapiemy teraz w tym momencie, 2021 rok, czy ty jesteś w tym momencie, w którym chciałaś być? Jestem, ale czuję, że im wyżej się spełnia swoje marzenia, im wyżej ta góra zostaje zdobyta, tym wyższe szczyty się chce jeszcze zobaczyć, więc i myślę, że to całe życie tak będzie wyglądało, że nieważne ile się spełni tych wielkich marzeń, to pojawiają się nowe, ale to chyba dobrze, no bo głupio byłoby powiedzieć, no dobra, wydałam dwie płyty i sukces, swoją wymarzoną koniec. Książkę i teraz idę... Zmieniam branżę i będę szyć na przykład na szydełku, bo to też mogłoby być fajne, ale jeszcze nie czuję takiego czegoś, że to jest koniec. Jeszcze nie jesteś na emeryturce. Nie, i na pewno nie czuję, że to jest mój jakiś taki pik, ale myślę, że to chyba tak jest, że to się konstant będzie tak zmieniało, że być może w oczach innych jest, że o, fajnie, że ci dobrze idzie, wydałaś książkę, ale w moich oczach jest tak, ale jeszcze mam dużo pomysłów, co no dalej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, to też jest tak, że jak im bardziej wchodzisz w las, to tym więcej znasz różnych gatunków, czy chcesz gdzieś eksplorować jakieś inne ścieżki. Ja chciałam trochę pogadać o tym,
Czy ty sobie w ogóle zdajesz sprawę z tego, że właśnie od tej dziewczyny z gitarą w salonie w domu swoich rodziców nagle stałaś się głosem pokolenia? Bardzo miłe jest to, że ta książka jest tak nazwana, gdzieś tam też z tyłu wydawnictwo i Kajak, Sibylka Litera. Ja tego nawet nie biorę stąd, ja to po prostu wiem. Gdzieś tam to tak opisały wydawnictwa i no ja nie umiem tak się nazwać, bo nie jestem obiektywna, ale na pewno wiem, że to, co tu opisuję, może się znajdować jeszcze w wielu innych głowach, bo nawet widzę po swoich koleżankach, po znajomych, przyjaciółkach, że mamy podobne rozterki, też czasem jesteśmy egoistkami, które myślą tylko o sobie i dobrze, a czasem się boimy być egoistkami i chcemy robić wszystko, żeby tylko innym było miło. I mamy te skrajności w sobie, dlatego też to jest taki pamiętnik, to od czego zaczęłyśmy dzisiejszą rozmowę, bo czasem tam skrywam myśli, których się sama wstydzę przed sobą przyznać, ale jak się je już wypuści, to jakoś jest prościej. Znaczy, to jest właśnie dużo takich rozbrajających. Na przykład jest taki fragment i to jest naprawdę, to myślę, że to każda z nas miała kiedyś w głowie albo ma do tej pory, że marzy sobie, żeby przeżyć jeden dzień jak gwiazda, nie? Że po prostu siadasz, oblewasz się szampanem. Te wszystkie takie najbardziej próżne i płytkie rzeczy, które stają się po prostu faktycznie jakimś takim celem, że tak chociaż na jeden dzień, tak po prostu przez jeden moment, a się tego wstydzimy, nie? Bo to jest takie głupie, no co tam? Ale do tego stopnia to, o czym mówisz, jest tak absurdalne, że jak ja już napisałam sobie ten tekst Dua Lipa, Dupa i Lipa, czyli o tych hollywoodzkich marzeniach, zresztą w tekście jest taki wielki, wywalony napis Hollywood, właśnie jako ten pokażę, z marzeń. Bardzo ładny. I pisząc ten tekst miałam taki dzień, kiedy sobie marzyłam o takich właśnie najbardziej próżnych, prostych rzeczach, które się widzi w filmach, które się widzi na tym Instagramie i do tego stopnia mówię, że jest to absurdalne, że kilka dni później, wracając sobie do tego tekstu, wstydziłam się sama przed sobą, dlaczego ja takie mam czasem próżne myśli, ale po co się tego wstydzić? Dokładnie. Czasem każdy z nas chce być tą księżniczką w białej sukni, mimo tego, że ślub na razie w ogóle mi nie po drodze, ale są takie dni, kiedy chciałoby się być tą queen of the night. Of i course. Koniec. Znaczy to jeszcze jest w ogóle bardzo fajne, że przeplatasz to fragmentami z hitów po prostu, a to jest jednak coś, co nas mimo wszystko karmi. Okej, to jest zabawa, tak, ale słuchasz tych tekstów, więc no trochę, jeżeli ktoś śpiewa o jakimś tam świecie, jeździ limuzyną i... Tak, właśnie, jak u Beyoncé czy Ariany Grande, które są w sumie naszymi takimi ikonami naszego pokolenia, no to gdzieś wyrastamy na tym, w klipach Ariany przecież szampan się leje, jest ten Seven Rings o właśnie tej próżności, o tym, że I want it, I got it. Gdzieś może też mamy to ładowane do głowy, że to jest fajne życie takie. Mhm. Ale dlaczego nie? Można czasem sobie pomarzyć i kupić szampana, tylko że gdzieś indziej niż w drogim sklepie. Na przykład w Lidlu. Na przykład. Są całkiem dobre. Właśnie to jest też bardzo fajna rzecz, o której mówiłaś, też, bo oglądałam też kilka wywiadów z tobą. Mhm. To są twoje kolory, biel i czerń. Ja jeszcze tam widzę dużo czerwieni. Jest bo czerwony. Bo jest i usteczka i w ogóle i krzyż i tak dalej. Ale to jest w ogóle super rzecz, bo uważam, ale może najpierw ty mi powiedz, bo ja potem powiem, co ja sobie myślę na ten temat. Właśnie biel i czerń, czyli jakby dwa kolory, a właśnie to ich brak, to też powiedziałaś bardzo ładnie, że to jest coś, co jest częścią ciebie i to są jakby dwie przeciwstawne siły. I jak, w jaki sposób one ze sobą funkcjonują w Marysi? Czarny, no to właśnie po pierwsze ten mrok, ale też czarny humor i kolor, który od zawsze kojarzył mi się nawet z czasów gimnazjalnych z kolorem, w którym się po prostu wygląda chudo, a przynajmniej bardziej korzystnie, bo ja miałam zawsze te kompleksy od dziecka, że mi wystaje brzuch, że nogi nie takie i pamiętam do teraz po prostu, że właśnie najlepiej to się te czarne spodnie zakładało, czarną bluzkę, żeby to wszystko zakryć, więc czarny od zawsze w moim życiu, a biały jako taki właśnie kolor tabula rasa, kolor, gdzie jest czasem biały rym, biały wiersz, takie po prostu nic, taka też czystość. Dla mnie to się super przenika, ale też poza tym jest to po prostu świetny dla mnie wizualny, niekończący się miks kolorów, które można na milion sposobów przedstawić i nigdy się nie znudzą, bo mogą to być paski. O, proszę bardzo, taki print. Być. I wszystko jest ciekawe. Mm-hmm. Tak myślę. A tak metaforycznie jeszcze przechodząc do bieli i czerni, czyli na przykład smutek i jakaś radość czy spokój, czy one też są w tobie i to są siły, które gdzieś tam stwarzają jakieś napięcie, czy one właśnie przepływają spokojnie, czy ty...
Myślę, że to są jak yin i yang, przepływają sobie razem i muszą trwać wspólnie, żeby istnieć w moim przypadku, bo ja nie umiem być długo smutna, ale lubię być smutna. Lubię ten moment, kiedy można się pogrążyć w tym swoim jakimś dołku, puścić smutną muzykę i na chwilę dać sobie tą taką wręcz filmową szansę na wypłakanie i stertę chusteczek wtedy się tworzy. Ale zawsze musi przyjść ten skrajny, też w drugą stronę biały, właśnie spokojny stan, żeby nie oszaleć. Więc ja też mam tak, że bardzo jestem wesoła, zwariowana, w sensie takim, że lubię celebrować, lubię świętować, lubię się śmiać. Ale to nie znaczy, że jestem po prostu taka non-stop i to chciałam tą książką też pokazać, że nie muszę być też w zasadzie non-stop wesoła, pozytywna i uśmiechnięta. Miewam też takie bardzo złe dni, jak każdy z nas i po prostu nawet po przeczytaniu tej książki niektóre osoby pisały mi, że Mary, kurczę, nie wiedziałam, że aż takie skrajności mogą być na przykład w twojej głowie, gdzie widzimy cię na scenie zupełnie w innej wersji. Ale to też jest tak, że pomiędzy bielą a czernią jest jeszcze milion odcieni szarości i chyba życie też się składa z takich momentów, które są... Ja czasami odnoszę takie wrażenie, że przynajmniej w ostatnim czasie mam takie wrażenie, że jest taka totalna polaryzacja społeczeństwa. Albo jesteś taki, albo jesteś taki. Mhm. Albo wspierasz, albo jesteś przeciw. Albo lubisz, albo nie. Albo coś, albo coś. I tak samo też wydaje mi się, że ludzie mają taką potrzebę klasyfikowania też drugiego człowieka, że albo ten człowiek jest wesoły, albo jest totalnie poważny. A przecież nikt z nas nie jest tylko taki, albo tylko taki, prawda? Że po prostu każdy z nas ma swoje jakieś tam odpały, odchyły, różne... Ja właśnie to z tej książki, to jest właśnie to, co przeczytałam, że po prostu Marysia jest i każdy pewnie z nas, znaczy no nie pewnie, tylko tak jest. Myślę, że też to jest ciekawe, że są dni, kiedy przeklnie się, kiedy jest się tą właśnie taką prostą dziewczyną, mówię tutaj o sobie i o postaci Marysi, która wywala w swojej książce na dwie strony wielkie nie i chuj, tak. Co nie oznacza, że jest na co dzień Marysia osobą wulgarną i prostacką, nie potrafiącą złożyć zdania, ale też ciekawe, że właśnie to, o czym mówisz, gdzieś się od nas wymaga być tylko po jednej ze stron, więc jeżeli powiedzmy już sobie przeklnę, czy użyję w piosence jakiegoś słowa wulgarnego, to w oczach niektórych już jestem po tej drugiej stronie tych osób, które są wulgarne, zdegenerowane, a właśnie uważam, że nawet bardzo dystyngowane osoby z dużym wykształceniem, na pewno też uroczo, jak sobie czasem po prostu zejdą z tonu i myślę, że na bank się tak dzieje. No Beata Tyszkiewicz chyba jest taką osobą, znaczy ona już teraz nie jest długo w mediach, ale właśnie ona zawsze mówiła, że dama potrafi tam no i przywalić właśnie, jakąś kurwę. Tak, i o niej wręcz nawet pomyślałam, jak mówisz o tym. Zresztą ona ma takie też świetne zdjęcie z butem na głowie. Tak, tak. Gdzieś tam się identyfikuje z tym szaleństwem, że z jednej strony jest naprawdę duża klasa i wszyscy wiemy, i widzimy. Wszystko, tak. Ale jest też ten luz i jest też właśnie to przyzwolenie na po prostu powiedzenie czasem nie i chuj, po prostu nie i chuj i koniec. I to jest urocze. Moja mama też taka była. Potrafiła się zachować, kiedy trzeba było, ale potrafiła też czasem przykurwić po prostu i nie uważałam nigdy, że to jest coś złego i nigdy mnie to nie gorszyło. Zgadzam się, tym bardziej, że jest taka, że to też jest takie odebranie trochę normalnych słów z języka, właśnie wyrwanie ich tej części społeczeństwa, która potrafiłaby ich naprawdę świetnie używać właśnie w takim kontekście, w jakim one powinny być użyte. W tytule piszesz Chyba się zabije dzisiaj. Zauważyłam w tej książce bardzo dużo w tobie myślenia o śmierci. Mhm. Tak. I skąd to się bierze w 26-letniej kobiecie? Teraz masz 26 lat, ale pewnie kiedy pisałaś książkę miałeś 25, a kiedy ta śmierć przyszła i musiałaś się z nią zmierzyć, mówię tutaj o śmierci twojej mamy, miałaś jeszcze mniej lat. Byłaś pewnie świeżo po 20? Coś takiego i tak, książka pisana, znaczy to tam w sumie niuans, właśnie przez pryzmat 26-latki, teraz mam 27, ale myślę, że właśnie to mimo wieku może też być odbierane jako taki pamiętnik nawet i małej dziewczynki, bo każdy z nas chyba ma to dziecko i ja pamiętam, że ten temat w ogóle śmierci, egzystencji uderzył mnie najmocniej w życiu, kiedy sama doświadczyłam tego w prywacie, w swoim rodzinnym życiu, kiedy straciłam mamę kogoś bliskiego. Wcześniej ten temat nie istniał, mimo tego, że przecież wie się,
i ma się wśród znajomych, obserwuje się różnego rodzaju też tragedie, ale dopóki to nie dotknie ciebie samego, samej, to nie masz na ten temat jakichś większych refleksji. Mhm. A przynajmniej wydaje ci się, że masz, ale to jest zupełnie coś innego. Mi się otworzyła trochę głowa na to, że na tak prostą w zasadzie myśl, że śmierć może przyjść w każdej chwili. I to cię uspokaja. I mnie to bardzo uspokaja, że jesteśmy wszyscy w zasadzie na tych samych zasadach tutaj żyjemy. Mhm. Nieważne, ile mamy lat, czy wyglądamy tak, czy śmak, czy osiągnęliśmy ten sukces, czy może nam się nie udało, czy ktoś nas poklepał po plecach, czy dostałam nagrodę za płytę, czy jej nie dostałam. To jest wszystko po prostu nieważne w obliczu tego, że wszyscy lądujemy po prostu w piachu. I to mnie uspokaja. Też ten mhm. fakt, że tam jest już moja mama, że gdzieś wierzę, choć to jest takie bardziej romantyczne wierzenie, że właśnie do niej dołączę. Myślę, że to wręcz tak rozluźnia człowieka, że ta gonitwa nie ma sensu, bo trzeba się cieszyć tym, co jest teraz, trzeba docenić, że sobie pijemy właśnie herbatę, jadłyśmy super ciastka, a nie martwić, oczywiście to łatwo tak mówić, bo w codziennym życiu wcale te myśli tak łatwo nie przychodzą, ale łatwo zapomnieć o tym, że jutro już możemy tego wszystkiego nie mieć. I to miałam właśnie taki strzał, kiedy straciłam mamę, bo nagle dotarło do mnie, dzień później, że jej już naprawdę nigdy nie będzie. I to są takie mocne myśli, które no nigdy mi nie przyszły do głowy, dopóki sama nie doświadczyłam tego na skórze. No było to mocne przeżycie, ale piszę też o tym w tekście Najsmutniejsza dziewczyna roku, jak bardzo mocne, jak mnie też sparaliżowało, no ale też zgłębiło pewny na ten temat pogląd, że ja też czasem myślę o śmierci. Czasem myślę o tym, że chciałabym dołączyć do mamy już teraz, już dziś najlepiej, nie chcę tu być na tym świecie, bo jest do dupy. Są takie myśli i dlaczego mam też takie myśli? To mnie wszystko frapuje, dlatego też w tej książce jest dużo na ten temat, też żartobliwie czasem, bo każdy z nas miał taki moment, że powiedział, nie no, chyba się zapiję, no już nie mogę, nie dam rady, ale w takich bardziej żartach oczywiście też się tak mówi i nie tylko w żartach są też oczywiście poważne myśli, ale a na przykład o tym piszę. Właśnie chciałam też zapytać, bo tutaj mówisz o... Mówimy teraz o twojej śmierci, nie? Że możesz sobie myśleć, nie przeraża cię na przykład śmierć też twoich kolejnych bliskich osób? Myślę, że jak się już raz przeżyło taką naprawdę dramatyczną rozłąkę, to no, oczywiście nigdy nie chciałoby się drugi raz, ale jest się spokojniejszym, bo pierwszy raz jest chyba największym szokiem. Wiadomo, że nikt z nas tego nie chce, ale zdecydowanie bardziej mnie to wszystko wyluzowało też w kontekście takiego strachu przed końcem, no bo każdy z nas ma różne na ten temat myśli, którzy się bardzo boją tego, że odejdą, a ja właśnie nie, przez to, że czuję, że to każdego z nas dopadnie i też ogólnie ten motyw taki pośmiertnego życia, co się dzieje. Często się z mamą nad tym zastanawiałyśmy. Nie miałyśmy na to nigdy odpowiedzi. To też mnie bardzo frapuje, że przecież mamy tyle na naszym świecie różnych na ten temat zdań. A byłyście religijne? W sensie u ciebie był kościół w domu, czy nie? Nie, u mnie był właśnie zupełnie taki styl frywolny. Mama nawet wręcz do tego stopnia była niewierząca, że nie posłała mnie na komunię świętą, ale jak zachorowała na raka, to się nawróciła i zaczęła szukać odpowiedzi też w Biblii, dlatego mnie te tematy frapują i mam na płycie Dekalog z Polski dużo grafik zakonnic szalonych, bo mama czytając Biblię się inspirowała i malowała te zakonnice, ale też czytała to na swój sposób. Nie w taki, że to jest prawda najświętsza i po prostu idziemy w to i już tak jest, tylko żeby zgłębić jakąś wiedzę, żeby poszukać. Filozofię. Tak, i bardzo też mnie to wtedy tak otworzyło, że nie warto się zamykać na różne religie i poglądy, bo w każdej z nich można coś znaleźć dla siebie. Niekoniecznie już mówić, okej, to już jestem wierząca i już wszystkie inne poglądy, wierzenia tak mnie nie interesują, tylko coś z tego, coś z tamtego. Ja jestem tak bardziej otwarta w tych tematach. Super. Nie, to jest, no mnie to fascynuje. Tym bardziej, że mam wrażenie, że dzisiaj się trochę odchodzi od takich rzeczy. Znaczy, nie będę teraz w to wnikać, bo to nie jest jakby rozmowa o kościele, bo się dzieje teraz na świecie jakaś kompletna rewolucja i całe szczęście mam wrażenie, że tak uważam, ale właśnie szukanie takiej duchowości na swój własny sposób jest bardzo ważne. To, co mnie totalnie zaskoczyło, jesteś drugą osobą, którą ostatnio spotkałam, spotykam cię osobiście dzisiaj, która
ma mniej więcej, no jeszcze nie masz 30 lat, ale powiedzmy, że jesteś w tych tak, okolicach, ma swój testament. O co chodzi? Mary z Polski ma swój tak, testament. Jest coś takiego, że lubimy wśród moich znajomych sobie porozmawiać w żartach o tym, jak ma wyglądać nasz pogrzeb. Mm-hmm. Bo jest trochę, mam wrażenie, jakaś taka tradycja, że to się musi odbywać u nas w Polsce w takich bardziej oficjalnych, żałobnych atmosferach, że wszyscy muszą tak składać kondolencje, mm-hmm. że jest ta stypa, której nigdy nie rozumiałam. Zawsze mnie ona peszyła i nie chciałam w niej uczestniczyć, a co dopiero w ogóle być osobą, która taką stypę wyprawia, bo wszyscy przychodzą w czarnych ubraniach i nikt nie chce być tam, bo to jest niezręczne dla każdego. Mhm. Tak, i dlatego często o tym gadamy i myślimy, kurczę, no to w zasadzie przecież to każdy sobie sam może zorganizować jak chce, więc dlaczego musimy iść tym konwenansem? Dlaczego nie może być impreza, na której leci techno. Dlaczego nie można wręcz dla jaj stworzyć swojej playlisty na swój własny pogrzeb? No to oczywiście jest jakieś abstrakcyjne myślenie, ale gdzieś tam dla mnie ciekawe i ja też tak to widzę, że pogrzeb powinien być mój wesoły, powinny się dziać tam jakieś muzyczne atrakcje, tak było też na pogrzebie mojej mamy, były występy, przemawiał pastor jeden, przemawiał też ksiądz z kościoła, była to bardzo duża mieszanka różnych wyznań. Tak, i myślę, że dlatego też ten testament na końcu, nie będę zdradzać, czym on się kończy, ale no, Marysia musiała spisać swój testament, jeżeli miała też takie myśli o tym, żeby skończyć. I ten testament jest też w takiej atmosferze napisany, jak i tytuł skonstruowany. Ja się trochę tej książki bałam, bo ja jak zobaczyłam, wiesz, ty jesteś taka, czy jesteś kolorowa, mimo że operujesz trzema kolorami. Mhm. A tutaj nagle się wkrada szarość, czerń, jest ten taki mroczny tytuł. Ja po prostu byłam przekonana, że to jest książka o czymś zupełnie innym. A ciekawe, co myślałaś, że będzie w środku? Że to wiesz będzie... co, myślałam, że to będzie opowieść o depresji. Mhm. Myślałam, że to będzie opowieść jakaś taka, żebym absolutnie nie deprecjonowała depresji i zaburzeń psychicznych i chorób psychicznych, bo jakby sama to jest mój świat generalnie. Ale spodziewałam się bardzo smutnej książki. Mhm. A to jest książka, która jest po prostu jak życie. Tam jest trochę wkurwa, trochę smutku, trochę wzruszeń, trochę takiej błogości, tego siedzenia z tobą gdzieś tam w takim przyjemnym miejscu. Mm-hmm, i tych takich na kanapie, dokładnie, głaskania piesków. Jest ten fajny tata, który tam cały czas gdzieś jest z tyłu. I są te takie rzeczy, które nas po prostu tak po ludzku wkurwiają na co dzień. Jest tak. Ten Instagram, ta taka gonitwa, bieganina, ci durne typy z Tindera i tak dalej. To wszystko tutaj jest. To jest po prostu życie. Ja wiem, że tytuł mógł właśnie powodować, że ktoś widział w tej książce też poradnik albo tak. jakąś taką moją osobistą, prywatną drogę życiową, w której się otwieram właśnie z jakimiś doświadczeniami. Tak nie jest w tej książce, bo to jest gdzieś też twór, w pewnym sensie jest to twór literacki, tak myślę, że trzeba ją traktować, bo jest tam dużo wierszy, te wszystkie opowiadania mają, no, mimo wszystko dużo metafor i takich też zabiegów, które stosuje zabaw słownych, więc to nie jest jeden do jeden jakieś takie traktowanie tego konkretnie tematu zdrowia psychicznego i depresji, ale to, co mi się bardzo wydawało ciekawe, kiedy pomyślałam, że ten tytuł to jest właśnie strzał w dziesiątkę, to, że sama się przed sobą wtedy, tak sama przed sobą sobie uświadomiłam, że to jest tak naprawdę bardzo częsta myśl, która przychodzi mi do głowy. I czasem trywialnie, w sposób taki właśnie, jak wcześniej zaprezentowałam, że o Jezu, chyba się zabiję, już nie mogę, nie zdążę czegoś zrobić, albo nie odpisałam na maila, albo tragedia. Chyba umrę po prostu, jak jeszcze coś mam zrobić. Tak, zaraz umrę. No. Ale też czasem, dlaczego tak się dzieje, że mam naprawdę takie czarne, okropne myśli. I stąd ten tytuł, użyty po to, aby pokazać, ludzie, ja tak mam, to jest mój manifest, to są moje myśli w głowie, może wy też macie podobnie. Dlatego też on jest taki na całą okładkę, bez zbędnych innych dodatków, żeby po prostu coś zamanifestować. I na pewno niektórzy mogą odczuć tu różne emocje i zgrzyty, albo gdzieś jakieś swoje wspomnienia uruchomić, ale też o to mi chodziło, żeby trochę się razem otworzyć i podyskutować o tym temacie. Właśnie też zauważyłam jedną rzecz w tobie, co jest przepiękne, że ty chcesz tak razem wiele rzeczy robić i też wydaje mi się, że efektem tego jest twoja nagroda za
body positivity, tak, influencer, za co ci, czego ci przede wszystkim serdecznie bardzo gratuluję, ale za co też ci bardzo dziękuję, bo sama jestem osobą, która jakby promuje ciało pozytywność, też też mam takie dni, tak jak wczoraj, że obudziłam się i mówię, nie, no po prostu to jest jakiś żart. To jak ja wyglądam, to jest po prostu jakiś żart. I mam takie momenty, ale jest dużo takich chwil, że ja naprawdę jestem tobą, która przechadza się i inspiruje się dziewczynami w rozmiarach dużo większych od mojego. I to jest po prostu przepiękne. I nie wiem, czy możemy o tym pogadać, ale wiem, że była afera z tak zwanym nadpiździem. Ach, to jest tak okropne, właśnie w sensie takim fonetyczno-brzmieniowym słowem, jest to okropnym słowem, ale pewnie, że możemy pogadać, bo to się od tego w zasadzie ta nagroda, no, trochę gdzieś historia zatoczyła jakieś koło szalone. No. Znaczy mi się chce płakać ze śmiechu, bo to po prostu to jest taki wielki absurd. Ale to może ja przytoczę tą historię w skrócie, bo na pewno nikt... nie zna jej, bo to też u mnie na Facebooku było i tak dalej, więc nie każdy musiał widzieć. Sporo osób może, no. Ale no, dość ciekawe, bo lubię występować na koncertach w różnych strojach. Dodatkowo, kiedy jest lato, bardzo lubię pokazywać ciało. Wynika to z dwóch w zasadzie to przyczyn. Jedna estetyczna, jest lato, bo lubię się pokazać, ale druga jest po prostu gorąco i nie mogę wystąpić w płaszczu zimowym. Kiedyś byłam w takim mieście Olecko, chociaż miasto jakby tutaj nie zawiniło, tylko po prostu mam wspomnienia takie, w którym to nałożyłam taką bardzo, wręcz powiedziałabym, coachellową, openerową stylizację, bo to było body i na to body była taka spódniczka w siatkę, lekko prześwitująca. Nie przemyślałam co prawda tego, że gdzieś tam to wszystko podjedzie do góry, w sensie to body i się mocno wyeksponuje tyłek, ale też mi to pasowało, bo czemu nie? Jest lato, dziewczyny chodzą przecież po plaży też w bikini, scena też się rządzi swoimi prawami. W dzisiejszych czasach Miley Cyrus, Dua Lipa, Beyoncé, Lady Gaga w body to jest normalka, więc tak wyszłam. Po czym rozpętała się burza, nie tylko w internecie, kiedy te zdjęcia ujrzały światło dzienne, ale też pod sceną. Ludzie krzyczeli, że jestem gruba, mój realizator mówił, że jakieś panie komentowały, że takiej grubej nie przystoi w takim czymś pokazywać dupy gołej. No i to mi dało do myślenia, bo ktoś tam w komentarzach napisał, że mam po prostu strasznie obtłuszczone nadpiździe, co jest właśnie strasznie takim brzydkim i w ogóle jakimś ohydnym w ogóle słowem. I to się nazywa, drogie panie, wzgórek głonowy. Tak. I to jest ta moja fałdka fopałdka, o której piszę w książce. Po prostu to obtłuszczone nadpiździe, ono mi towarzyszy od początku mojego urodzenia i ja je mam w głowie, nawet jak ono nie istnieje, bo są momenty, kiedy schudnę, są momenty, kiedy mocno przytyję, to jest normalne, bo czasem po prostu tak się dzieje. Ale to rozpoczęło taką całą internetową też trochę walkę właśnie z tym hejtem na ciało. Stwierdziłam, że nie może tak być. Nie możemy sobie takich rzeczy pisać, bo mi było po prostu przykro. I wtedy rozpętała się taka też miła fala miłosna. Dużo ludzi mi dało miłość, dużo komplementów i też się otworzyłam, że skoro ja ze swoim obtłuszczonym nadpiździem nie wstydzę się wyjść na scenę, to wy dziewczyny też się nie wstydźcie, bo kto ma prawo w ogóle tak mówić na to coś i w ogóle takich rzeczy używać i dlaczego nie możemy wyglądać tak, jak chcemy. I też w tym ruchu body positivity myślę o to chodzi, że nieważne jak wyglądamy, tylko ważne, żeby się nie czuć źle z tym, że gdzieś wychodzimy. Bo na przykład po dostaniu tej nagrody, za którą dziękuję, za gratulacje, spotkały mnie też w drugą stronę takie komentarze, że Mary, jaka z ciebie jest body positive, jak ty wyglądasz świetnie i chodzisz na siłownię. Ostatnio wrzuciłam coś z siłowni i dostałam dużo takich zwrotnych komentarzy, że to w ogóle nie o to chodzi. No właśnie. Tak, że to w końcu Mary, po której ty jesteś stronie. I ja czuję taki zgrzyt, że ludzie nie rozumieją chyba tego ruchu, nie rozumieją, nie rozumieją, o co chodzi. A przecież dbać o siebie można się odchudzać, można się zażynać dietowo. I to już nie jest body positivity, bo już jakby wtedy już jesteś przeciwko swojemu ciału, nie? Tak. I właśnie to, że ja na przykład stosuję dietę, ale chcę ją stosować, to jest w porządku, bo chcę coś dla ciała dobrego, ale jak przykład ją stosuję, bo wiem, że muszę, bo na Instagramie wszyscy tak wyglądają, a nie ja, no to już wtedy jest bardzo takie uciążliwe dla głowy. Ja ci powiem o takiej mojej prywatnej historii z tobą. Myślę, że sobie z niej nie zdajesz sprawy, ale twój koncert właśnie na Ząbkowskiej, którą organizował tutaj nasz realizator Krzysztof. I wtedy cię po raz pierwszy zobaczyłam na scenie i ja po prostu byłam totalnie oczarowana.
rozczarowana, ponieważ totalnie się z tobą utożsamiałam pod kątem właśnie tego, że myślę, że my jesteśmy przyzwyczajeni, że na scenie występują osoby, które mają 2 metry wzrostu, po prostu sztab stylistów, stylistek są po prostu przemyślane. A wiedziałam, że ty jesteś po prostu bardzo początkującą artystką, która po prostu weszła z taką pewnością siebie na scenę z laptopem i pamiętam z gitarą, tak. Co było zawsze moim marzeniem, żeby w ogóle wystąpić. I mówię, ta dziewczyna ma po prostu, no powiedziałabym takie, że masz jaja, ale to właśnie nie o to chodzi, masz po prostu... To faktycznie bym nie pomyślała, że masz jeszcze to wspomnienie. Mam to wspomnienie i jeszcze w ogóle ta cała stylowa. I ja mówię, kurczę, ty jesteś taka, jesteś tak kobiecą osobą, czy kobiecą osobą, jesteś kobieca w każdym tego słowa znaczeniu. I z tym przekleństwem, i z tą stylową. No nie chcę teraz mówić krągłościami, bo to nie są, po prostu jesteś człowiekiem. I to pamiętam, że wtedy do mnie dotarło. Tak cię odebrałam, że ty po prostu wychodzisz na te sceny i się cieszysz życiem. Mm-hmm. Nie tym, jak ktoś teraz będzie tutaj oceniał moje kolano, tylko po prostu tym, że ty tam wchodzisz, jesteś, istniejesz i ja stałam pod tą sceną i mówię, nie, to jest po prostu to jest objawienie. Takie miałam poczucie. Ja właśnie to, co mówisz, czułam bardzo kiedyś na openerze, kiedy występowała dziewczyna, nie chcę się teraz pomylić, Gossip? To jest Gossip? Tak, Gossip. Już zapomniałam, bo dawno nie słuchałam. Betty to chyba się nazywa. Tak. I wtedy pierwszy raz zobaczyłam, ona miała bardzo obcisłe na sobie jakieś takie wdzianko z takim chokerem. Trochę to wyglądało właśnie tak sadomaso-wulgarnie i no ona jest bardzo przy kości, ale to skakała w tym, to wszystko po prostu pracowało, te krągłości, te fałdki, ale to mnie tak wciągnęło i pamiętam, że na tamte czasy, bo to było jakieś wiele lat temu, był w mojej głowie kult właśnie tej gwiazdy. Dziewczyn, które są turbo wyszczuplone, mają piękne talie, jak Beyoncé wręcz, mają kobiecość, a ona w tym takim braku w ogóle make-upu, krótkie włosy, obcisło, mnie oczarowała. Ja poczułam się wtedy przy niej tak, jak ty mówisz, że właśnie ojej, ona jest człowiekiem. Ona po prostu jest i to jest po prostu to, nie? Tak. Znaczy ja nie ukrywam, że patrzenie na Beyoncé, czy w ogóle na piękne kobiety, które są proporcjonalne, jest przyjemne. To totalnie. Bo to jest po prostu ładne, to jest jak dotykanie jedwabiu, to jest wszystko takie, wszystko jest na swoim miejscu, no ale mało kto tak wygląda i aspirowanie do tego potrafi naprawdę ludziom odebrać całą radość z życia. I wczoraj też czytałam jakiś cytat, chyba, no już nie pamiętam, na jakiejś takiej stronie Ciało Pozytywnej. Właśnie, czy jesteś gotowa, by porzucić jakby życie w tej ocenie samej siebie i na rzecz tego, żeby po prostu zacząć żyć i przeżywać rzeczy. I wydaje mi się, że jesteś właśnie bardzo takim głośnym takim statementem, jak to powiedzieć, takim, no po prostu ty to całą sobą mówisz. Wiem, że masz też różnego rodzaju dylematy, że ten brzuch czasami, no coś tam, ale właśnie to też nie wyklucza tego, że jesteś wolna, że chcesz być wolna od tego i wydaje mi się, że każda osoba, która ma tego typu zmartwienia, czy takie jakieś takie troski i nie do końca się odnajduje, myślę, że to jest... Ja też mówię z perspektywy na przykład osoby, która spróbowała być po tej drugiej stronie tego dbania o siebie za bardzo wyśrubowanego, więc wiem trochę na swoim przykładzie, co to znaczy się tak zażynać z ćwiczeniami, z dietą, żeby właśnie osiągnąć wymarzony cel i miałam taki czas też w swoim życiu, że chciałam po prostu spróbować i czułam się wtedy bardzo nieszczęśliwa i nawet pamiętam, że ludzie mówili, że chudniesz w oczach, Marysia, i ojej, jaka piękna, ale ja czułam, że ja po prostu cały mózg to liczy te kalorie tylko, rozkłada te grafiki na siłownię i mam zakaz jedzenia pizzy, zakaz picia wina, no to w końcu się obudziłam po pół roku i stwierdziłam, po co ja żyję, po co ja na tej siłowni ćwiczę, jak ja nie mogę potem wieczorem, bo taki miałam założony swój własny, też odgórny taki reżim i stwierdziłam, że to też nie jest dobre. Nagle teraz wyluzowałam z tym totalnie. Lubię ćwiczyć, oczywiście, lubię sobie pobiegać, ale to nie jest... zjesz też ciastko bez wyrzutów sumienia. Oczywiście, tak. I to jest piękne w życiu, dlatego kocham mentalność właśnie francuską, włoską, gdzie tam oni się tym jedzeniem cieszą. Tak, cieszą i piją te wino codziennie do obiadu i tak trzeba żyć. Tak myślę. Marysiu, bardzo ci dziękuję, że dzisiaj mnie odwiedziłaś i odwiedziłaś moich słuchaczy i widzów. Chciałam zapytać na koniec, czego ci można życzyć?
połamania pióra i żeby wyszły jakieś spotkania literackie, bo o tym mi się bardzo marzy, a będzie to dla mnie nowość, bo w zasadzie mam za sobą wiele spotkań muzycznych, a nie miałam jeszcze takich, kiedy ludzie przychodzą, właśnie rozmawiamy o książce i możemy się wymienić wrażeniami, więc na pewno takich spotkań, ale też po prostu jak to w Polsce, zdrowia, zdrowia i zdrowia. Bo bez zdrowia to nic. Dokładnie. Dziękuję ci bardzo, dużo zdrowia, wspaniałych spotkań autorskich i koncertów i tego, żeby już nie zamknęli branży znowu i tego, żebyś była szczęśliwa. Dziękuję. Też tego tobie życzę. Dziękuję bardzo. Super.